A w dzień ci dał Święty, rozpocznie znakiem Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami. Dal Vangelo secondo Marco. Usłyszymy w kilku językach fragment Ewangelii według świętego Marka. Będzie to fragment odczytany w języku włoskim, później w innych językach, których normalnie Ojciec Święty kieruje także swoje pozdrowienia. Venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Parola del Signore. Extrait de l'Évangile selon saint Marc. Kolejny język, w którym słyszymy fragment Ewangelii świętego Marka, to jest język francuski, później będzie język angielski, niemiecki między innymi, hiszpański, portugalski, polski, arabski, angielski. A reading from the Holy Gospel according to Mark. He began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and after 3 days rise again. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit begann Jesus seine Jünger darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden. Fragment Ewangelii świętego Marka odczytywany jest w języku niemieckim. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús empezó a instruir a sus discípulos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Palabra del Señor. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar aos discípulos que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس. وبدأ يعلمهم أن ابن الإنسان يجب عليه أن يعاين ألاما شديدة وأن يرزله الشيوخ وعظماء الكهنة والكتبة
وأن يقتل وأن يقوم بعد 3 أيام. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie Jezus zaczął pouczać swoich uczniów, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Cieszę się, że mogę przyjąć was na mojej pierwszej audiencji generalnej. Z wielką wdzięcznością i czcią przyjmuję dziedzictwo świadka mojego umiłowanego poprzednika, papieża Ojca Świętego Benedykta XVI. Po Wielkanocy będziemy kontynuowali katechezy poświęcone roku wiary. Dzisiaj chcę się skupić na Wielkim Tygodniu. W niedzielę palmową rozpoczęliśmy ten tydzień, Wielki Tydzień, centrum całego roku liturgicznego, w którym towarzyszymy Jezusowi, Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Cóż jednak może dla nas oznaczać pragnienie przeżywania Wielkiego Tygodnia? Co oznacza pójście za Jezusem, Jego drogą na Kalwarię, ku krzyżowi i zmartwychwstaniu? W swojej ziemskiej misji Jezus przemierzał drogi Ziemi Świętej. Powołał 12 prostych ludzi, aby z Nim pozostali. Dzielili z Nim drogę i kontynuowali Jego misję. Wybrał ich spośród ludu pełnego wiary w Boże obietnice. Mówił do wszystkich bez różnicy, do wielkich i do pokornych, do bogatego młodzieńca i ubogiej wdowy, do możnych i słabych. Niósł miłosierdzie i przebaczenie Boga. Uzdrawiał, pocieszał, okazywał zrozumienie, dawał nadzieję. Wszystkim niósł obecność Boga, interesując się każdym mężczyzną i każdą kobietą, jak to czyni dobry ojciec i matka wobec każdego ze swoich dzieci. Bóg nie czekał na nas, abyśmy do Niego przyszli, ale to On wyruszył ku nam, bez kalkulacji, bez granic. Bóg jest taki. Bóg pierwszy wyrusza do nas. Bóg pierwszy robi ten krok. Jezus żył codziennymi realiami zwykłych ludzi. Wzruszył się wobec tłumu, który zdawał się być jak stado bez pasterza. Płakał w obliczu cierpienia Marty i Marii z powodu śmierci brata Łazarza. Powołał celnika na swego ucznia. Doświadczył też zdrady jednego ze swoich przyjaciół. W Chrystusie Bóg dał nam pewność, że jest z nami, pośród nas. Powiedział Jezus, lisy mają nory i ptaki powietrzne, gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Jezus nie miał domu, bo Jego domem byli ludzie. Jego misją było otworzenie wszystkim bram Boga, uobecnienie miłości Boga. Nella
W Wielkim Tygodniu przeżywamy szczyt tej drogi, tego planu miłości, który przemierza całą historię relacji między Bogiem a ludzkością. Jezus wkracza do Jerozolimy, aby postawić ostatni krok, w którym podsumowuje całe swoje życie. Daje siebie całkowicie, niczego nie zachowując dla siebie, nawet swego życia. Podczas ostatniej wieczerzy z przyjaciółmi dzieli chleb i podaje kielich dla nas. Syn Boży daje się nam. Przekazuje w nasze ręce swoje ciało i swoją krew, aby być zawsze z nami, by mieszkać między nami. W ogrodzie oliwnym, podobnie jak w procesie przed Piłatem, nie stawia oporu. Daje siebie. Jest przepowiadanym przez Izajasza cierpiącym sługą, który ogołocił samego siebie aż do śmierci. Jezus nie przeżywa tej miłości prowadzącej do ofiary w sposób pasywny, czy też jako fatalistyczne przeznaczenie. Oczywiście nie kryje swego głębokiego ludzkiego niepokoju w obliczu gwałtownej śmierci, ale z pełną ufnością powierza się Ojcu. Jezus oddał się dobrowolnie na śmierć, aby odpowiedzieć na miłość Boga Ojca w doskonałej jedności z Jego wolą, aby ukazać swoją miłość względem nas. Na krzyżu Jezus umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie, jak powie święty Paweł. Każdy z nas może powiedzieć, że Jezus oddał się i zmarł i oddał swoje życie za mnie osobiście, za każdego z nas. Cóż to wszystko oznacza dla nas? Oznacza, że jest to także moja, twoja, nasza droga. Przeżywanie Wielkiego Tygodnia idąc za Jezusem, nie tylko z sercem wzruszonym, oznacza uczenie się wychodzenia z ograniczeń samego siebie. Jak powiedziałem w minioną niedzielę, aby wyjść na spotkanie innych, aby wyjść na peryferię ludzkiego życia, aby wyruszyć, my sami jako pierwsi musimy ku naszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym najbardziej oddalonym, tym, o których zapomniano, tym, którzy najbardziej potrzebują zrozumienia, pocieszenia i pomocy. Tak bardzo trzeba nieść żywą obecność Jezusa miłosiernego i pełnego miłości. Przeżywanie Wielkiego Tygodnia oznacza wejście coraz bardziej w logikę Boga, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką bólu i śmierci, ale logiką miłości i daru z siebie. Logiką przynoszącą życie. To jest wchodzenie w logikę Ewangelii. Pójście za Chrystusem, towarzyszenie Jemu, trwanie z Nim wymaga pewnego wyjścia, pewnego rodzaju wyjścia z samych siebie, z utrudzonego i rutynowego sposobu przeżywania wiary, z pokusy, aby zamknąć się w swoich schematach prowadzących w końcu do zamknięcia horyzontu twórczego działania Boga. Bóg wyszedł z samego siebie, aby przejść pomiędzy nami, rozbił swój namiot pośród nas, aby nam przynieść Boże miłosierdzie, które zbawia i daje nadzieję. Także i my, jeśli chcemy iść za Nim i przebywać z Nim, nie możemy zadowolić się przebywaniem w ogrodzeniu dla 99 owiec. Musimy wyjść wraz z nimi, poszukiwać owcy zagubionej, tej, która jest najdalej. Ktoś mógłby powiedzieć,
Ktoś mógłby powiedzieć.